Ten film nigdy by nie powstał, gdyby nie grupka widzów, którym podobno krwawią uszy, jak słuchają mojego stylu mówienia. Wiem, powinienem pogalopować do jakiegoś fachowca od dykcji czy emisji głosu na lekcję, jednakże etap życia, kiedy miałem dużo czasu, mam dawno za sobą, a do tego jakbym mojej sarnie powiedział, że jestem u jakiejś instruktorki do emisji głosu, to pewnie takie miałaby myśli. Dlatego też pomyślałem o innych sposobach, najpierw angażujących mój komputer, czyli wtyki VST, edytory czy inne programy, lecz to jednak trochę za bardzo muliło mój obarczony renderami filmów sprzęcior. Mógłbym cierpliwie czekać, lecz ostatnio tak mam krucho z czasem, że chwile, kiedy renderuję inne materiały, są okazją, abym coś zrobił na ten kanał. Szukając dalej, natrafiłem na reklamę tego sprzęciora i stwierdziłem, że muszę go mieć. Uszczypliwym odpowiem zawczasu. Odcinek sam sobie zasponsorowałem, sarna gdera, a dystrybutor pewnie jakby wiedział, że nagram ten film, to by pewnie schował się i mi nie sprzedał tego sprzętu. Cóż, taka pasja. Kilka dni później dotarło do mnie takie pudełko, które otwiera się tak. Pod drugą warstwą mamy już właściwą zawartość, czyli procesor głosu Roland Aira VT3. Sprzęt powstał raczej z myślą o DJ-ach, ale myślę, że wokalistom, wodzirejom, realizatorom słuchowisk i osobom chcącym być anonimowymi na czatach głosowych też się przyda. Obudowa sprawia wrażenie solidnej, metalowy panel czołowy, solidne gałki i suwaki sugerują raczej, że mamy do czynienia ze sprzętem trudnym do zdarcia, zwłaszcza jeśli zwróci się uwagę na jego pochodzenie. Z przodu mamy dwa gniazdka mini jack, do których można podpiąć zestaw słuchawkowy, Skype podobny lub po prostu mikrofon komputerowy i zwykłe słuchawki. Z tyłu zaś mamy gniazdo USB, wyłącznik, gniazdo zasilania, gniazdo do nożnej kontroli, wyjścia audio typu duży jack oraz wejście mikrofonowe typu XLR, do którego można podpiąć na przykład coś z pojemnościówek, dla których przewidziane zostało zasilanie Phantom. Wspomniane złącze USB może przekształcić sprzęt w pełni kompatybilną ze standardem AGIO kartę muzyczną, z czego pewnie będę korzystał nieraz. W instrukcji dostrzegłem też informację o możliwości zasilania tego sprzętu przez USB, lecz szybki test pokazał, iż komputerowy port USB 2.0 jednak nie daje rady. Patrząc na parametry zasilacza, wszystko staje się jasne, mimo braku wzmianki w instrukcji, czyli jeśli chciałbym zasilać to urządzenie z laptopa, potrzebny będzie taki z USB 3.0. A teraz podłączę zakurzony już mikrofon, słuchawki, referencyjnie dam rejestrator, a w komputerze zainstaluję odpowiednie sterowniki i skonfiguruję program do zgrywania. Zestaw uruchomiony, audio zgrywam poprzez USB, słychać, że działa, ale zanim przejdę dalej, muszę ustawić czułość mikrofonu tak, aby dioda opisana jako pik nie świeciła się za często. O, już chyba trochę lepiej. Pokrętło obok służy do regulacji głośności tylko w słuchawkach podpiętych pod to gniazdo, więc wy nie odczujecie zmian, a ja może przejdę do sedna, czyli do tego, co ta maszyna potrafi. Najpierw wycisnę przycisk bypass, czyli odcięcia wszystkich zaaplikowanych efektów i możemy rozpoczynać. Skrajny prawy potencjometr odpowiada za intensywność efektu pogłosu i nadaje się świetnie do podkreślania fragmentów wypowiadanych kwestii i do nadania klimatu słuchowisku. Po lewej stronie dwa suwaki odpowiedzialne za modyfikację głosu, z czego ten skrajny lewy pozwala zmienić wysokość głosu, a drugi jego głębię. Jakbym próbował ich działanie jakoś przełożyć na biologiczne odpowiedniki, to myślę, że temu lewemu suwakowi przypisałbym wpływ na wielkość krtani, a temu drugiemu na wielkość paszczy. Tak czy inaczej, dobierając odpowiednio ich nastawy, można wczuć się na przykład w postać buraczaną, siema,
Albo na przykład Grażyny, Wiewióry i wielu innych, które może wymyśleć użytkownik. Teraz wrócę do potencjometru obok skrajnego prawego, bo teraz jest sens pokazywania jego możliwości. Z jego pomocą ustalamy stopień zmiksowania dźwięku z wejścia z dźwiękiem przetworzonym przez procesor efektów i przy odrobinie wyobraźni bez problemu możemy wcielić się w rolę złego obcego. Ha, 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 ha! Ja już wam dam złego, nietolerancyjni hejterzy! Modulacja głosu jest niesamowita, ale sprzęt ma możliwości jej stabilizacji, którą włącza tryb robot. Jakbym się nie starał, to wysokość mojego głosu powinna być taka sama, a jedyny na nią wpływ mogę mieć za pomocą suwaka. A teraz to, co najciekawsze w tym urządzeniu, czyli przełącznik pozwalający wybrać efekt wokalny. Z pozycji Direct, która cały czas była wybrana, przechodzę na Auto Pitch, który działa podobnie jak AutoTune, jak się domyślam, dociąga wysokość głosu do najbliższej nuty. Do re mi fa sol la si do. Druga forma tego efektu dodaje więcej zniekształceń i nie widzę jej potrzeby. I nie widzę potrzeby się nad nim dłużej zatrzymywać. Kolejny efekt to vocoder i myślę, że jest dość dobrze znany z wielu źródeł, chociażby takiego. We are the robots. We are the robots. Revolution. Kolejne trzy efekty zakwalifikowałem do grupy sterowanych głosem instrumentów muzycznych, czyli coś, czym powinny się zainteresować osoby nieumiejące grać na normalnych instrumentach, a umiejące nucić różne melodie. Efekt synth brzmi tak. Szczerze mówiąc, średni, albo ja nie mam pomysłu na jego wykorzystanie. Natomiast efektem lead możemy skomponować intro do horroru lub poudawać Teremina. W efekcie bas zakochałem się od pierwszych nut, bo z dźwięków delektowania się golonką czy hamburgerem potrafi wykrzesać. Całkiem niezły ekspresowy dubstep. Z symulatorem megafonu bez problemu możemy udawać agitatorów, policję, ale oszczędzę wam tego, tylko przejdę do efektu starego radia. Jak słychać, skutecznie zmasakrowany dźwięk, dzięki czemu możemy nagrać intro do kanału Generator Uśmiechu. Podejrzewam, że inspiracją do ostatniego efektu była gra System Shock 2. Przynajmniej z tą grą kojarzy mi się rezultat, jaki może wydusić ten efekt. Z tego, co mi się udało ustalić, efekt ten zapętla słowa lub zdania od lub do połowy i po kilku odtworzeniach skraca zapętlony fragment o połowę i tak dalej. Być może taki efekt świetnie nada się do rytmu albo u barwi beatboxa, lecz niestety...
potrafi strasznie rozpraszać. Pozostały jeszcze do omówienia przyciski na środku panelu, a ich zadaniem jest ułatwienie szybkich zmian ustawień, które można wykorzystać do udawanej konwersacji na żywo. Na pewno niektóre rzeczy pominąłem w tej pseudoprezentacji, ale też nie chcę robić zbyt długiego filmu, a sam jestem ciekaw i wy zapewne też tego, co kryje wnętrze. To, co mnie pozytywnie zaskoczyło, to brak plomb czy innych przeszkadzajek. Wystarczy zwykły śrubokręt krzyżakowy, aby odkręcić 6 śrub i dostać się do środka. Pod panelem czołowym mamy sporą płytę, na której umieszczone są wszystkie przyciski, enkoder obrotowy, diody świecące i potencjometry suwakowe albo enkodery liniowe. W dolnej części obudowy przykryta miedzianą folią płytka z przetwornicą zasilania, wzmacniacza sygnału i adapterami do gniazd. Osłona skrywa to, co najważniejsze i o dziwo skromnie wyglądające, czyli procesor przetwarzający sygnał, a tuż obok niego pamięć RAM, pewnie do przechowywania próbek. Z tego, co widać, można dojść do wniosku, że gabaryty sprzętu mogłyby być znacznie mniejsze, ale ich wymiary takie pozostały, być może z powodu wygody użytkowania lub też, aby zminimalizować reakcję kupującego, który nie dałby za mniejszy gabarytowo przedmiot tyle hajsu. Na tym zakończę zwiedzanie wnętrza. Rozwałki tym razem nie planuję, ale przynajmniej zaspokoiłem ciekawość. Czy ta zabawka oznacza koniec dekompozytora takiego, jakiego znacie? Nawet najlepszy sprzęt nie pozbawi mnie ochoty do robienia sobie jaj od czasu do czasu. Zmiana będzie taka, że będę starał się robić je w bardziej przemyślany sposób, a prezentowany tu sprzęcior z pewnością pomoże mi w ubarwieniu tego, co tworzę dla Was. Myślę, że to będzie początek dekompozytora, jakiego nie znacie. Trzymajcie się! Hołd!